W dzisiejszym odcinku omówimy sobie takie tematy jak ex Edzia usunięta z wydarzenia, Viva Aviva wzięła ślub, wiewiór o Nikicie i Ferrarim, pierwsza konferencja Federacji Lexi, Julka Kostera zerwała z chłopakiem oraz Olczak prześladuje inne influencerki. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałam Was poprosić o zasubskrybowanie kanału oraz o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem. A oto trzy ostatnie osoby, które zostawiły suba, za co bardzo dziękuję. Pierwszy news dotyczy byłej partnerki Edzia, czyli Poli. Jak pewnie większość z Was wie, dziewczyna jakiś czas temu pracowała na kamerkach, o czym powiedział sam jej były chłopak po zerwaniu. Z tego też powodu influencerka została usunięta z pewnego wydarzenia w szkole. A konkretniej Pola była zapowiedziana jako, powiedzmy, jedna z atrakcji w pewnej szkole, natomiast nastąpił bunt rodziców, którzy nie chcieli, aby ktoś z taką przeszłością, czyli właśnie nagrywaniem na kamerkach, spotkał się z ich dziećmi. Dlatego też influencerka zdecydowała się wypowiedzieć w tej kwestii i na Instagramie napisała. Rozumiem, że moje decyzje sprzed lat są wzbudzające skrajne emocje. Jednak uważam, że wpajanie młodym ludziom, że kategoryzowanie ludzi na gorszych i lepszych jest szkodliwe. Nieraz byłam gościem różnych eventów, od content stricte kierujący myślenie na szukanie pomocy wszędzie zamiast wybór skrajnych rozwiązań. Ze względów buntu rodziców uczniów szkoły Moracz nie pojawia się w tę sobotę na wydarzeniu prowadzonym przez nich. W pełni rozumiem, że każdy z nas ma przeróżne poglądy i zdania na dany temat, ale ze względu na zamknięte głowy do rozmowy ze mną nie mam pola manewru. Staram się przemienić moje złe decyzje sprzed lat na dobre rzeczy teraz. Wiem, że miało Was być tam trochę właśnie ze względu na mnie i inicjatywę, jednakże moja osoba nie pojawi się ani matem, ani żadnym następnym wydarzeniu tej szkoły. Kolejny news jest bardzo szybki. Mianowicie ostatnio Viva Aviva pochwaliła się w social mediach, że wzięła ślub ze swoim partnerem. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować i życzyć im dużo szczęścia. Po ostatniej aferze związanej z Nikitą, Amadeuszem i urodzinami Goli na ich temat postanowił się wypowiedzieć wiewiór, który powiedział. Ferrari na swoim filmie powiedział, że na imprezie u Wojtka Goli wszyscy podchodzili do Nikity i z nią normalnie gadali. Myślę, że wszyscy to jest trochę błędne określenie, ponieważ na przykład ja podszedłem do niej, ale powiedziałem jej, że się chłopa zachowała. Ona nie zdążyła nawet odpowiedzieć, bo Ferrari się wtrącił się z prół. Nie chciałem jej zwyzywać, chciałem jej po prostu powiedzieć swoje zdanie, podać merytoryczne argumenty, dlaczego tak uważam. No i nie zdążyłem nawet z nią porozmawiać, dlatego że Ferrari się wtrącił. No ale oczywiście Alfons musi bronić swoich podopiecznych. Siemanko wszystkim, chciałam powiedzieć szybkie story time o imprezie w Gołcach i o dziwnej sytuacji, która mnie tam spotkała, także zapraszam. Podszedł do mnie jakiś naćpany typ, z którego totalnie wszyscy na tej imprezie się śmiali, wytykali palcami, był mega powykręcany i to był chyba w ogóle wiewiór. To chyba był wiewiór. Miał ogromny przypał pod nosem, gadał coś o planetach z wystającą ogromną grudą z nosa. W ogóle totalny oblech. I przestraszyłam się go. Ogólnie tam przy mnie był Amadeusz, oczywiście zabrał mnie od niego. A całość tego materiału z chyba wiewiórką w roli głównej zobaczycie jutro na kanale Amadi. O godzinie 16 wlatuje filmik z imprezy, z urodzin Wojtka Goli z siedziby GOATS, także zapraszam! Dwa dni temu odbyła się pierwsza prasowa konferencja nowej federacji Cloud MMA, podczas której mogliśmy usłyszeć co nieco od Lexi. Między innymi dziewczyna zdradziła, czy w jej federacji znajdzie się miejsce dla Marcina Dubiela. Czy w twojej federacji jest miejsce dla Marcina Dubiela? Oczywiście, że nie. A nie żartuję! Nie żartuję, nie. To była piękna odpowiedź. Kurczę, on jest mocno zaangażowany tam w fejmie, więc nie wiem, czy on by w ogóle chciał, ale my pewnie... Dasz mu szansę? No, jest dobrym zawodnikiem, więc tak. Skomentowała jeszcze wypowiedzi niektórych ludzi na temat tego, że ich zdaniem dziewczyna jest w owej federacji tylko słupem, a nie współwłaścicielką, czemu mocno zaprzeczyła. I to chyba też rozwiewa wątpliwości co do tej kwestii, czy jesteś tak zwanym, tutaj użyjmy tego internetowego określenia, słupem. Co ja mówię? No nie jestem słupem, jestem współwłaścicielką Cloud MMA i mam realny wpływ na to, co się dzieje i mam nadzieję, że z czasem Wam pokażę, że udowodnię, że faktycznie tak jest. Wspomniałem takie opinie akurat śmieszą, bo nie traktuję tego jako hejt, bo każdy może wyrazić swoją opinię, krytykę, ale to akurat jest śmieszne. No. Drodzy Państwo, ja zagrałem 44 mecze w reprezentacji Polski, reprezentowałem nasz kraj, więc
jakby miał wejść coś, co nie jest pewne, albo powiązania z tą federacją, która była poprzednio zamknięta i z tymi powiązaniami, no to wybaczcie, bym dzisiaj odszedł do tego stołu, a jestem tutaj właśnie dla tej młodej dziewczyny, która ma w sobie werwę i wie, co z tym zrobić i chcę jej w tym pomóc, trochę właśnie w innej sferze fanów, kibiców i tak dalej. Na tej konferencji pojawiła się również współwłaścicielka influencerki, którą zapytano o to, dlaczego zdecydowała się współpracować akurat z Lexi oraz Pesz. W sieci pojawia się naprawdę mnóstwo podejrzeń co do zerwań popularnych osób. Najpierw powstały teorie na temat związku Kasi Łukasza z ekipy, jednak para wczorajszego dnia dodała wspólne zdjęcie, co oznacza, że wszystko między nimi w porządku. Potem pojawiły się dowody na to, że Dominik z Gen Z nie jest już ze swoją narzeczoną, a następnie TikTokowi detektywi doszukali się poszlak, które wskazują, że Natalia z Marcinem albo nie są już ze sobą, albo są mocno pokłóceni. W każdym razie powstała kolejna teoria o zerwaniu, tym razem między Julką Kosterą a Filipem. Dowody na to są takie, jak na przykład wiele osób pytają o to pod TikTokami czy zdjęciami na Instagramie, ale na nie nie odpowiada. Nagle ze swojego konta publicznego na Instagramie Filip zrobił prywatny. Nie lajkuje jej żadnych nowych zdjęć, ani nie komentuje, co wcześniej miał zwyczaj robić. Tutaj ludzie za przykład podawali zdjęcie Natsu oraz Julki dodane w podobnym czasie, a polubione zostało przez niego tylko zdjęcie Natalii. Jednak nie wiem, na ile informacja ta jest rzetelna, ponieważ ja nie widzę jego lajka ani pod zdjęciem Julki, ani Natalii. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się wyświetla po wpisaniu jego niku pod zdjęciem dziewczyn. Jakiś czas temu Lila wstawiła na TikToka storytime, w którym opowiedziała o pewnej byłej koleżance, która była o nią zazdrosna. Kiedyś miałam taką koleżankę, która chciała być ze mną bardzo, bardzo blisko, ale wydaje mi się, że potajemnie mnie nienawidziła. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie potrafię inaczej wytłumaczyć jej zachowania, także opowiem Wam, o co chodzi. Więc pewnego dnia miałam się spotkać z tą koleżanką i ona napisała mi, że spotka się z nami też taki jej stary znajomy. To jest bardzo fajny chłopak, że chciałaby, żebym go poznała. No, że jest spoko. No to ja powiedziałam, no dobra. No i wydaje mi się, że ten chłopak się chyba podobał tej koleżance, więc może chciała, żebym jakoś wybadała teren, żebym patrzyła, jak się zachowuje, nie wiem, czy coś z tego będzie. Spotkaliśmy się i mieliśmy jechać samochodem coś zjeść. No, spoko. Byliśmy w tym samochodzie we trójkę i jakoś zauważyłam jakąś zmianę nastawienia tej dziewczyny. Jakby coś się stało, jakby była na mnie o coś zła. Po prostu tak dziwnie się do mnie odzywała, jakoś tak chamsko. Czasem po prostu czujecie, że jest jakiś dziwny vibe i że o coś chodzi tej osobie. I nie wiedziałam po prostu, o co jej chodziło, a wiecie, nie chciałam pytać przy tym chłopaku, no bo po prostu pierwszy raz tylko widziałam na oczy. I w pewnym momencie odpowiedziała mi jakoś tak bardzo, już nie pamiętam, o co chodziło, ale pamiętam, że poczułam się strasznie, strasznie tak niekomfortowo, bo jakoś tak bardzo brzydko mi odpowiedziała. Że to było naprawdę bardzo chamskie i nawet ten chłopak tak spojrzał na nią i że o co chodzi, że ty jesteś taka niemiła dla niej. I wiecie, już tak mi było głupio, już po prostu miałam zjebany humor, już nie chciało mi się tam siedzieć i po prostu nie, było mi jakoś przykro i też w ogóle o co ci chodzi. Bo nie pokłóciłyśmy się ani nic, bo jeszcze rano gadałyśmy normalnie. I ja tak w życiu, co możecie się domyślać, jestem bardzo spokojną osobą, nie kłócę się z ludźmi, jeżeli ktoś źle się do mnie odzywa, to jest mi po prostu przykro i chcę się płakać. No ale dobra, poszliśmy na to jedzenie i jakby wszystko spoko, ja już byłam taka, wiecie, trochę nie chciało mi się tam już siedzieć, byłam zdenerwowana. No i w pewnym momencie ten chłopak poszedł do toalety. I ja miałam takie burze, bo on przynajmniej, wiecie, trzymał rozmowę, bo czułam jakieś takie napięcie. I ta koleżanka zaczyna się nagle na mnie wydzierać, że mogłabym być trochę bardziej jak ona. Ja tak nie skumałam na początku, o co chodzi, mówię, że co? I ona z mordą na mnie, że no bo ty jesteś taka skromna, miła i cicha i ja przy tobie wypadam źle. I ja takie znowu, ha? No i ja próbuję się jakoś bronić i mówię, że kurwa stara, przecież znasz mnie, nie wiem, od kilku miesięcy. Przecież wiesz, jaka jestem, co nie wiem, mam nagle jakieś sceny dłużące z tobą? I powiedziała, że już nigdy mnie z nikim nie pozna, bo zawsze jak kogoś ze mną poznaje, to ta osoba lubi mnie bardziej od niej. Jakby... A następnie Fagata kolejnego dnia również dodała storytime o tej samej dziewczynie, w którym powiedziała, że uznała, że opowie tą historię, bo ma informację, że inna influencerka również niedawno nagrała na jej temat. Z tej historii wynika, że owa influencerka prześladuje inne znane osoby i to dość mocno. Hejka, opowiem wam historię o najgorszej osobie, jaką kiedykolwiek poznałam.
Bardzo żałuję, że tą osobę kiedykolwiek poznałam. Nigdy nigdzie o tym chyba nie mówiłam, ani o tej osobie, ale ostatnio mi się wyświetlił TikTok innej znanej TikTokerki, która opowiadała o tej samej osobie wielu z wspólnych znajomych, która ją śledziła. I też wydarzyła się jedna sytuacja, przez którą ja stwierdziłam, że dobra, fuck it, powiem o tym. Dobra, opowiem wam kilka takich sytuacji, ale te najmocniejsze zostawię i tak dla siebie, z udziałem tej osoby. I ta sytuacja, która mnie tak rozwścieczyła i stwierdziła, że dobra, nagram to, to była sytuacja na urodzinach Wojtka Goli. Więc tak, stoję sobie, nikomu nic nie robię, a ona idzie z koleżanką i przechodząc powiedziała na głos, tak żebym ja usłyszała, bardzo niemiły tekst, który bił do mojej prywatnej sytuacji, która teraz dzieje się w moim życiu, która jest bardzo przykra, przez którą będę musiała dzisiaj iść do psychiatry po leki, bo sobie nie daję rady. I ona to powiedziała. Po czym stanęła parę metrów dalej z tą koleżanką i zaczęła mnie obgadywać, palcami na mnie pokazywać. Taka sytuacja, wiecie, podstawówka. I ja się wkurzyłam, wziąłam telefon i zrobiłam jej zdjęcie, żeby ją wystraszyć i dopiero sobie poszła. Po czym nasłała na mnie swojego kolegę, który się na mnie spruł, że ej, czemu ty jej robisz zdjęcie z ukrycia? Ja mu wytłumaczyłam, czemu. Inna kwestia to jest to, o czym mówiła ta inna influencerka, czyli śledzenie. I ja wiem, że dużo bardzo ludzi ma problem z tą dziewczyną, z tym, że ona ich właśnie śledzi. I ja sama kilkukrotnie widziałam auto tej osoby pod moim domem, ale zawsze sobie to tłumaczyłam jakoś, nie wiem, że może ona coś się robi w okolicy. Moja współlokatorka widziała kilka razy auto, widziała, jak ona siedzi w tym aucie i po prostu, nie wiem, patrzy się na nas, nie wiem. Ja kilka lat temu miałam przez chwilę kontakt z tą osobą, ale szybko się na szczęście zorientowałam, że coś jest nie tak. I właśnie ona często proponowała takie dziwne rzeczy, typu o, ktoś tam jest w jakiejś restauracji, jedźmy tam. Ja mówię, ale po co? Ja mam jednego kolegę, który nie może mieć spokoju od tej dziewczyny od kilku lat. I ona na przykład stoi pod jego domem, stoi pod domem jego bliskich, pojawia się nagle w miejscach, w których on jest. Byłam z nim w jakimś tam miejscu i to było miejsce, gdzie ta dziewczyna po prostu, no, nie pasowało to miejsce do niej i była też taka bardzo późna godzina, więc raczej nie było sensu, żeby ona się tam pojawiała i ona się tam nagle pojawiła. I ja się zastanawiałam, skąd ona wie, że ten gość tam jest. Ktoś mi powiedział, że ona podobno jeździ po Warszawie i szuka auta tego kolesia, gdzie on stoi i wchodzi. I tak, to co ja teraz robię, to jest już ostateczność, bo naprawdę, ja już próbowałam rozmowy z tą laską wszystkiego i ona nie daje spokoju. I to wiem, że nie tylko ja mam taki problem, że bardzo dużo ludzi ma taki problem i nie wiem, może to coś da. Podejrzenia padają na Olciak, ponieważ Lila się z nią kiedyś mocno przyjaźniła. Dodatkowo, kiedy zapytano pod TikTokiem Fagatę, czy chodzi o Angelikę Muchę, napisała, że nie, a kiedy pytali, czy mowa może o Olciak, to już nie doczekali się odpowiedzi. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. Cześć!